Nasycenia podkładu. Ciekawe. Możemy się w tym czasie rozejrzeć po maskę. Jak to wygląda, drodzy Państwo? Coś tu nawet jest zrobione. To wyjaciśmy ten. To dalej wiadomo, no to jest wersja beta. Zresztą jest wszystko jeszcze dokończone, ale... Ładnie w tych maskach, ładnie. Coś jest porobione, chociaż widać. W porównaniu do tego, co było tu kiedyś, no to jest do beta testa. Z tym, co jest dzisiaj. No jest naprawdę coś zrobione. Tam widzę jakiś towarowy jechał. To cóż, musimy poczekać. Na razie się miło zapowiada. No już widać, jak światełko jest naprzeciwko świecy. No i chociaż jakaś dobra muzyka. Stanie na światłach może być. Taka akurat na... Widać jak podjeżdżam do rozjazdu. No i zaraz. Zaraz my będziemy jechać. Musimy się nawet do tego przygotować. Opa. Dobrze, mamy skład jest. Zaraz będziemy tu widzieć. Na 4 minutki oczekiwania były. Dobra, nie możemy też tu za dużo przesiedzieć. Zaraz będziemy nie podamy, ale... Chociaż pasażerowie wiedzą, czemu czekali. Bo widzą pociąg, jak wie. Już rozjazd powinien tam się zmieniać i my powinniśmy dostawić zaraz wyjazd. Ten to już widzę wjechał. Jak tu rozjazd? Nie, jest jeszcze przestawiony, jeszcze jest nieprawidłowo. Tutaj ty mnie jeszcze dzwonią i jeszcze pokazują, żeby wjechał pociąg. Teraz jest... Zatrzymaj się. Teraz jest ustawiony, więc... Ruszamy. No i wszystko zostało prawidłowo wykonane. Tu 70 będzie. No już w mokrej powinniśmy być. To jednak jakieś tam lekkie opóźnienie mamy, ale myślę, że na tym
4-minutowym postoju w tamtym Nużycu, czy jak to było, to miejscowość, zobaczymy. Nużycu. Chyba Nużycu, nie wiem, nie pamiętam. Znaczenie nie pamiętam, bo po prostu nie wiem, jak to się czyta. No i aktualnie idziemy do Mokrej. Chyba mieszkańcy się nie będą obrażać, że na nas Mokra się powie do Mokrej. No tak będzie. Muzyka zostania przy semaforze była jakże nie rokowa, tylko ten. No, już widzicie trochę ten. Proszę Państwa, wypadł mi tutaj jeden gatunek muzyczny do głowy. No, zejdźmy na gatunek. Mocniej, no. No taki, nie wiem, rockowy, czy jakiś coś w tym stylu z rockiem związany, taki gitarowy. A teraz na taką relaksującą też podczas jazdy muzykę przeszła. Składu za sobą ciągniemy, nie da się odkryć. Ale EP08 sobie dzielnie radzi. Słyszeliście, drodzy Państwo, komputer? Coś usłyszałem, kawałek komputer. Jak leci Michelian za okno. To są drobnostki, no naprawdę jak na wersję na beta testów jest wyśmienicie wykonana. Ta sceneria. Tu z kominów. Dymek leci. Leci się elektrownie węglowy, czy coś związanego ze spalaniem się tutaj dzieje. Zielone światełka. Przejazdy działają prawidłowo. Ojej, co to się dzieje? Co to się dzieje? Jakieś przecinki? Mieliśmy? Dobrze, ale już chyba się ich pozbyliśmy. Mi się wydaje. Przejeżdżałem przez okno z 5-minutowym opóźnieniem. No już powinniśmy być w tym Nużcu, co? Nużec. Wymierzmy miejscowość. Cieszę się, czym cię tam mieszli, bo nigdy nie wiedział. Jak wymówić tą nazwę odmienioną? Widzę, przejazdy kolejowe są co chwilę.
No, ograniczenie do 60, więc pewnie. Musimy nie wiadomo, jak się śpieszyć z tym pewnym. Trochę po hamulcach trzeba dać. Tej, żeby nie hamować, nie. Przejechaliśmy przez mosty, to już jest koniec. I czekamy na szóstego numeru wyjęcia. Za most. I możemy rozwijać z powrotem prędkość. Większą. Pamiętając oczywiście o zasadach jazdy. Włączę sobie oświetlenie przyrządów. W kabinie raczej nie chcę oświetlić. Strasznie dziwnie to wygląda podczas jazdy. Raczej na to, żeby tak nie jechać. Wieczory w symulatorze zabawy. No, aktualnie powinniśmy wyjeżdżać z tego nóżca. Wjeżdżamy w stację, w perony. Mówię, że trochę za nas zaczęło wychodzić. Trochę się pośpieszę. No cóż. Ja trochę jednak tym czterominutowym postoję. Miejmy nadzieję, że mam pewien czas. No i jesteśmy. To już coś szybko wszyscy wsiadliby się. Czy możemy się przemieszczać dalej? Tak nic. No rzeczywiście możemy jechać. Pierwszy małe. Było na to przed 2 minuty na mroku. Ruszamy trochę bardziej dynamicznie. A żeby nie tracić czasu, który udało nam się zrobić? A może uda się go zrobić jeszcze więcej? Moglibyśmy do jeszcze jazdy na oporach zastosować, ale lepiej tego robić. Po co mają się grzać? Można robić to bez oporowa aktualnie. Trochę wolniej się przyspieszę, ale ja bym się tej lokomoty zresztą nie wierzę.
przejeżdżamy przez Rakowice. Siedzimy. No bo się pomyliłem. Możliwe, że się pomyliłem. Nie widziałem, co tam było za Berlin napisane. No widzę, że Rakowice nie są tle. Znam wyleki, więc chyba nie. Ten klimacik tych jednogorów jest. Powiem, że jest. Dobrze, w końcu jest jakaś dłuższa trasa, ale w trafikowaniu maszyny tego nie brakowało. Oprócz całkowa połączonego z linią 0,56. Ale tam jest tylko jedna trasa, która tak prowadzi. Tu widziałem jeszcze jakimś TSK można jechać. I chyba jeszcze jakimś innym składem, już nie pamiętam, ale rajdzie chyba nawet do tych części. Teraz Państwu powiem, co to miało. Jakiś towarowy jest. O, jest też, widzę tutaj turów w ulicy, ale pasażerski, o. Prowadzimy pasażerskimi postojami. Czyli taki region. Tutaj jest jeszcze jakiś PXE. To jest chyba towarowy. A ROM jest jakiś to. Na mostki, widzę tu. To jest jakiś Arkadia, to w ogóle jakoś chyba inaczej jedzie niż my. Jest to Arkad z Wolicy do Mielnicy. Coś takiego mamy. Kiedyś jako to te Arkad też będzie można. Ojej. Muszę testować. Na razie wersję beta jest to naprawdę bardzo. Mi się podoba, nie mam zastrzeżenia, jak to, drodzy Państwo. To jak na wersję beta jest, byśmy. Ja jestem osobą, której naprawdę dużo do szczęścia nie słyszę. Nie mam dobra fizyka jazdy. I w miarę dobra grafika. No i do czego mi brakuje? Maszynie to są pasażerowie. Ja to pomyślę, że kiedyś i to będzie. Kiedyś wprowadzę pasażerów, a nie mam ich wsiadając do składu. Myślę, że jest to możliwe do robienia. Ostatnio będę Państwu jarzenia. Kiedy jarzenia? Następna stacja. No i następna sygła formana ma ograniczyć prędkość. Więc cóż, musimy zwalnić. Do 60 widzę. Jest to ograniczenie. Do takiej prędkości też nie będzie. Do 140 będzie na szlakowym. Kanał przełączamy na dwójeczkę. Planujemy drugi raz. Powiem, że próba radia została wykonana.
Pojazdy wyjechały właśnie do rozjazdy. A więc rozpędzamy się. Ciekawe, co w przyszłości dodadzą przyszłości. Bo naprawdę mało na potencjał. Macie więcej misji, więcej składów. Dobrze, i rozpędzamy się z pełną. Zobaczmy, jak za chwilę wygląda z miejsca pasażera w naszej. Może i ten wyjazd zbyt łagodny. Nie było, ale to jest widok z łagodny. Dobra, jeszcze może nie do końca dopracowany? Nie. O, widzę, pogoda się zmieniła, jakieś chmurki się zrobiły. Dynamiczna pogoda występuje. Takie opóźnienie widzę, mamy cały czas. Już ten komunikat dziś słyszałem kiedyś. Mamy zmienione ograniczenie do 120. Żeśmy za daleko sobie nie pojechali. My się rozbędziliśmy do pochodu. No i jeszcze następny na stój samochód. Zobaczcie, trzeba zacząć hamować. Nasz następny semafor, myślę, że tu jest po prostu znany. Już. No i tak by wychodziło, że tu jest stacja. Zmniejszmy sobie w takim razie moc hamowania, leczko. Zatrzymałem tutaj, że nie będzie większego opóźnienia niż ten moment. Myślę, że będzie to dobry wynik. I zwalniamy. No wobec... Odhamowujemy. Delikatnie tylko zostawiamy. Samo to hamowanie. Tyle. Jesteśmy w rowach. Ile wyjazd już się świeci. Czekamy tylko aż pasażerowie wsiądą. I sygnał do odjazdu dostaniemy. I na dacie 2 minutki opóźnienia mamy cały czas.